że ktoś nie potrafi się zachować z klasą. I nieważne, jakim jesteś sportowcem, jakim jesteś, nie wiem, biznesmenem, kimkolwiek, jak nie jesteś, masz być człowiekiem z klasą. Tak. I to sobie zawsze bardzo mocno doceniam. A dzisiaj o 6 rano wysłał wiadomość do federacji, że nie przyjedzie i że Jerome Lebaner wypada z dzisiejszej gali. To się bardzo źle zestarzało. Dzisiaj z Dawidem też rozmawiałem i na pytanie, z kim jednym by nie wziął, powiedział, że z tobą. Sara, no myślę, że nie chciałbym się bić, bo myślę, że ciężko by mi było z nim sobie poradzić, nie? Minęło 2 dni. Nie zgodziłem się od razu. Nie powiedziałem, że tak, dobra, w ciemno, słuchajcie, za ile mam być? Byłeś dzisiaj u Jarka Ninja na sprawie. Zreferuj, jeżeli możesz. Faktycznie chodziło o to, że tam była przede wszystkim kradzież i drugie było chyba jakieś łamanie z pobiciem. I o tym już tak powiedzmy głośno nie mówiłem, bo faktycznie pierwo, bo to źle wyglądało. Ty sobie otwierasz swoją federację. Tak jest, dokładnie tak. Dzień dobry Państwu, ponownie i bardzo serdecznie miło mi witać Tomek Sarara. Ponownie dzień dobry. Się zmieniło, co? Wiesz co, miałem plan, żeby zacząć ten odcinek, się zmieniło od naszej ostatniej wizyty, ale nie, to się zmieniło od wczoraj. Tak, no. Moje życie właściwie to od wielu, wielu lat jest tak prowadzone na spontanie. I myślałem, że z wiekiem może będę hamował, ale widzę, że jednak nie ma przyspieszasz szans. Nawet. Tak, dokładnie. No, zamiast zwalniać, to nabieramy coraz bardziej tempa, aż zaczynamy się mało bać, naprawdę. No. Jest dobrze. Bo myśmy, wiesz co, chciałem nawiązać, żebyśmy się ostatnio widzieli, to jeszcze w ogóle nie byłeś we frikach, tak już żeśmy przebąkiwali, że mógł być. A czy tam ty już swoje wiedziałeś, nie? Że coś tam rozmowy trwają? Się bałem, że chcesz siadać do działy, wiesz. Ale wiesz, było tak, że no mógłbym, no, jakaś sportowa walka. No i co, nie widzieliśmy się, nie wiem, ze 2 miesiące, też ze 3, no i było już tak, była już jedna walka, no i jutro, pojutrze druga. Pojutrze znaczy no druga. Jutro dla widzów jutro, nie? Dla widzów jutro, dobra, czyli załamujemy troszeczkę czasoprzestrzeń, tak? Jesteśmy dzień przed walką, więc faktycznie jutro, no jutro robota, no ale myślę, że za chwileczkę bardziej szczegółowo sobie o niej tak. opowiemy. Powiedz, no to może wcześniej, jak to się, znaczy pierwsza ta walka, nie? Da Silva, powiedz coś więcej o tym, bo myśmy nie rozmawiali. To może właściwie sama geneza moja, to co wspomniałeś, o czym rozmawialiśmy na pierwszym odcinku, Tomasz we Free Fightach. Ja nie chciałem się tam pchać na siłę, ja się tam nie pchałem, ale tak samo jak tobie, czy podobnie w wielu innych wywiadach, powiedziałem, że słuchajcie, jak będzie jakaś dobra propozycja i będą spełnione pewne kryteria. I właśnie jednym z tych kryteriów było to, że mają być walki sportowe, że mają być to, że są to walki opłacalne, finansowe, na dużych imprezach i umówmy się, że gale free fightowe, właściwie ta organizacja, z którą działamy, Cloud, spełniła wszystkie te wymagania i wokół tych kryteriów się tutaj obracamy. I było pytanie, skąd się tam wziąłem. I faktycznie, zanim się pojawił Cloud MMA na polskim rynku, to wcześniej był jeszcze High League. I przed tym nieszczęsnym upadkiem ja dostałem propozycję właśnie z tamtej strony. Tam była taka ciekawa walka, czyli zestawienie moje versus Michał Pasternak na zasadach bokserskich w małych rękawicach, bo oczywiście we free fightach to już właściwie boks to jest samo przez się. Od razu małe rękawice. Że to są małe rękawice. Nowa dyscyplina sportu wymyślił free fight i się świetnie sprawdza. Tak, dokładnie tak. No i co? No i właściwie pierwsze było tutaj zalążek mojej walki z Michałem Pasternakiem, no ale finalnie do walki nie doszło, a bardzo dobrze ona chyba zażarła w opinii publicznej i szkoda, że tego nie było, no ale finalnie nie trzeba było długo czekać, ja zawsze powtarzam, że w przestrzeni rzadko lubi panować próżnia i wiedziałem, że jak nie High League, to za chwileczkę będzie coś nowego, więc nie podejmowałem żadnych nerwowych ruchów, po prostu wystarczyło grzecznie poczekać, no i padła propozycja właściwie taka bardzo zbliżona do tego, co padło z High League'u. Siedliśmy, porozmawialiśmy o tych kryteriach, o których wspomniałem wcześniej, no i dlatego byłem raz, będę niedługo drugi raz. Fajnie, fajnie. A ty z Michałem Pasternakiem, nawet, znaczy ja wiedziałem, że gdzieś tam z kimś się to krystalizuje, że tak powiem, ale nie wiedziałem, że z nim. A czego w nim boks? No bo powiedzmy sobie tak, gdyby to miała być walka w K1, to Michał nie chciał. Gdyby to miała być walka w MMA, to ja osobiście powiedziałem szybciutko nie. A boks jest dla każdego z nas składową okay. tego sportu, więc powiedzmy te szanse miały być jak najbardziej wyrównane. I co teraz z Michałem, tak już jakby kończąc ten temat, to z Michałem, co w tym momencie on jest w fejmie i będzie ciężko by to zorganizować. Czy dalej jakoś gdzieś to tam, kurczę, bo to by była walka kozacka. Jak ja w ogóle widzę, co się dzieje na rynku sportu walki, już pomijając frików czy nie frików, tam naprawdę są takie roszady, takie zmiany, że naprawdę chyba dużym ryzykiem jest powiedzieć coś, że ja nigdy, albo to się nigdy nie wydarzy, tak. Bo rotacje są bardzo, bardzo duże i szybkie, więc nie ma co ukrywać, że naprawdę ta opinia publiczna bardzo fajnie zażarła ta walka z Michałem, więc miałaby ona swój potencjał w internecie. Ja z Michałem się bardzo lubię, w ogóle serdecznie go pozdrawiam, nie według tej kamery, ale jest moim mega ziomkiem, ale dobra, ale mamy też obydwoje do tego taki dystans, jesteśmy obydwoje tak mocnymi zawodowcami, że potrafimy to odseparować faktycznie, walilibyśmy pionę przed walką, walilibyśmy pionę po walce, niezależnie od tego, co by się wydarzyło w oktagonie, ale na chwilę obecną powiedzmy sobie tak, High League jeszcze miał chyba całkiem dobre relacje z Fejmem i tam lubili się jakimiś zawodnikami wypożyczać,
między Klautem a inną a tą drugą organizacją, chyba już takiej mięty nie ma. No nie wiem, może ewentualnie Gochę mogą wypożyczyć do Fejmu, z tego co wiem. No to już tam działa i ty w tej kwestii. No ale dobra, i ten Dal Silva. Powiem ci, że walka mega fajna, tak też nawet w twoim CV i tak dalej, bo to jest fajny zawodnik, duży zawodnik, też jakoś tam rozpoznawalny, więc ja tu nie ujmuję Michałowi Pasternakowi, ale to też całkiem fajna chyba propozycja była, nie? To była fajna propozycja, dla mnie to też było wyzwanie, zawodnik UFC. Naprawdę bardzo mocny zawodnik i którego znam od wielu, wielu lat, ale przejdę od razu od tyłu, do finału, bo mam taką historyjkę, taką anegdotkę, którą mogę tutaj powiedzieć. O domofonie? Ja to widziałam! Ty jesteś pojebany, ja to widziałam! Ludzie naprawiają domofon, a ty się k***a musisz z nimi bić, szarpać. Wszyscy widzą, ja to widziałam! Nie. O samym Jayu. Który właściwie, on jako Amerykanin to bardzo szybciutko, oni mają ten show biznes troszeczkę we krwi, więc tam automatycznie, jeśli trzeba troszeczkę kogoś zacząć podszczypywać, prowokować, to wiadomo, że przychodziło mu to bardzo szybko i gładko. Ja osobiście akurat takiego show we krwi nie mam i nawet nie chciałem tego wprowadzać. I za każdym razem, jeśli był jakiś tam, nie wiem, jakaś złośliwość z mojej strony, to powiedzmy, że też to odpowiedziałem w podobny sposób, ale za kamerami za każdym razem mówiłem do Jaya, słuchaj, nie wiem, tu jest naprawdę sporo free fighterów i oni wypełniają bardzo dobrze tą przestrzeń, którą trzeba. Mówię, słuchaj, uważaj na to, co do mnie gadasz, bo nie chciałem za bardzo się w tym wszystkim wkurwiać czy denerwować. No i przytaknął, w ogóle za kamerą mieliśmy naprawdę dobrą relację i tak widziałem, że on naprawdę dużo bardziej gra, niż jest taki ostry, jakiego chce zagrać. No i teraz już to do finału, po walce. Podchodzi do mnie Jay, a jeszcze przed werdyktem, przybiłem pionę podziękować za walkę, on mnie od razu wziął na bok, mówi chodź na bok. Mówi, słuchaj Tomek, przepraszam cię za wszystko to, co powiedziałem na tych konferencjach, bo naprawdę cię bardzo szanuję, jesteś świetnym zawodnikiem. Mówi, słuchaj, dostałem w mordę od ciebie w pierwszej rundzie tak, że mi się odechciało walczyć, mówi. I powiedział jeszcze taką rzecz. Ja ostatnich kilka tygodni przed tą walką spędziłem w Polsce i wiadomo, że odwiedzałem różne kluby w Warszawie czy w Polsce, no żeby potrenować do walki z tobą. I za każdym razem, kiedy mnie pytali, gdzie ja walczę i z kim walczę i kiedy walczę, i odpowiedziałem, że z Tomkiem Sararą w K1, to mi to wszyscy. Ale masz. A ja powiedziałem do mnie tak, mówię, słuchaj, ja cię nie znałem, ale jak ja z kimkolwiek nie gadałem, wszyscy mi powiedzieli, że wszyscy reagowali w ten sam sposób, to ja wiedziałem, że mam przejebane. I miał. Tak, i powiedział do mnie na koniec, sorry, że ci zepsułem walkę, że cały czas uciekałem, że tak naprawdę chciałem unikać tej walki, bo chciałem tylko i wyłącznie przetrwać. Mówi, słuchaj, jesteś, you're really tough, Savannah bitch. Tak, okay. Przybiliśmy pionę, no i naprawdę wszystkie te złośliwości gdzieś tam się rozmyły. Wyszła dobra walka. Tak, wyszła fajna walka. O, to ja powiem ci, nawet tego uciekania tak jakoś strasznie nie byłem widzieć. Teraz ale, jak bym powiedziałeś... Ale mnie wkurwiało. Jak to powiedziałeś, jakbym zobaczył, wiedząc to, to bym to wychwycił. Aczkolwiek to była chyba najlepsza walka tej gali generalnie. No jeszcze Najmana, nie? To było ostre, soczyste 16 ale sekund. Taka jest nasza rola we Free Fighta, że nawet jeśli nie robimy dymu na konferencjach, to robimy jak najwięcej zamieszania na samej robocie. A mnie to troszeczkę, powiem ci, to mnie dziwi, bo ty jesteś showmanem. Ja uważam, że ty jak na sportowca. Bo to trzeba sobie powiedzieć, jak na tych wszystkich, przepraszam za to, powiem, smutasów z KSW, ale smutasów biorę w duży cudzysłów, wiadomo, że po prostu tam są chłopaki sportowe i nie, jakby nie mają tego, to ty na tym tle wypadasz dość bardzo dobrze, więc też się dziwię, tylko że no ciebie może też tu przytłaczać, tak? Jak wychodzisz na konfę i tam jest Gocha i tam jest parę innych sytuacji, no to już nie chcę gadać. Ja w takim życiu codziennym to w ogóle mam dużo bardziej ciętą ripostę, taką ja dużo bardziej otwartą bajerę, właśnie ty wiesz, bo gdzieś tam pewnie mamy wspólny znajomy, tak, nie pewnie siedzieliśmy, także ja potrafię naprawdę mieć, no, dobrą bajerkę, ale mam taki w tym wszystkim na tych konferencjach dość mocno zaciągnięty hamulec ręczny, bo na pewno nie będę robił czegoś na siłę, nie będę chciał robić czegoś na siłę przede wszystkim. Tak. Jakby mi ktoś faktycznie zaszedł za kołnierz, to szybciutko będę potrafił się odegrać, ale strasznie bym tego nie chciał, a mało tego, inaczej. Bardzo lubię taki inteligentny żart, nie wiem, ciupnąć swojemu rywalowi w ten sposób, że wszyscy dookoła się śmieją, tylko on nie wie, o co chodzi na przykład. Tak. To takim żartem, gdyby faktycznie wyczuł, że jest moment na takie coś, to jak najbardziej tak. Ale dużo bardziej chcę się jednak PR-owo przedstawiać, żeby dumnie patrzeć na swoje występy, a nie tylko zastanawiać się, czy przesadziłem, czy nie przesadziłem. Więc ogólnie najbardziej cieszę się, wracając do domu, że to wszystko jest już za mną, a ja żadnych tam nie dołożyłem swoich kilku groszy. To są free fighty, więc uważam, że o ile ty nawet być może będziesz się zastanawiał, czy przesadziłeś, to widownia na pewno nie będzie uważała, że przesadziłeś, to ci mówię od razu. Awansem, to ci mówię awansem, no wiesz, jak tam się dzieje. Ja wiem, ja rozumiem, o czym mówisz. A wiesz co, jeszcze jedno powiedziałeś, że fajnie, bo z nim tam... Ja nawet tego też jakoś nie wyczułem, że to jest strasznie atakowo. No właśnie widzisz, może mózg ten free fightowy już i nie widziałem,
żeby ten Silva też jakoś tam dziubał. On bardziej z tym Najmanem widziałem, ale powiedziałeś coś takiego, że fajnie, bo się sobie przed i po przybili piątkę. Ja generalnie jakoś jak ciebie znam i wiem, jaki jesteś, to uważam, że ty będziesz miał takich przeciwników, co raczej tak będzie zawsze, nie? Że ty raczej właśnie będziesz chciał tak, żeby ten szacunek sportowy był dalej. W ogóle wjeżdżając wczoraj na takim totalnym spontanie oczywiście do Płocka, to wpadłem i właściwie kogo na swojej drodze spotkałem, siema, piona, co słychać, w porządku, i sobie tak w pewnym momencie pomyślałem, mówię, kurwa, chyba jestem jedyny, kto tu tak naprawdę podchodzi do każdego, uśmiecha się, wali pionę i tak naprawdę nie ma żadnych... nie wiem, dobra, słuchaj, z tobą nie gadam, bo ty to, tamto, naprawdę sporo osób sobie tam skacze do gardeł, nie zamierzam im tak wszystkich ustawiać, nie zamierzam robić tam jakichś lekcji wychowawczych, cieszę się, że ja w tym wszystkim znajduję sobie taką przestrzeń, że naprawdę absolutnie tam nie ma między mną ani nikim innym złej krwi. Ja w ogóle w życiu lubię zajebiście emanować taką pozytywną energią. Jak mam chodzić się gdzieś denerwować, kurwiać, to raczej takich miejsc unikam. To wysysa, no to wysysa dobrą energię i tak sprowadza cię tak troszeczkę, no jest człowiek smutniejszy. Powiedz, co z tym Lebanerem, no przecież to jest historia niesamowita. No. Nie wiem, no kurwa, przewalił strasznie. Nie? Dwa poprzednie pojedynki miał stoczyć z Marcinem Różalskim, a dzisiaj o 6 rano wysłał wiadomość do federacji, że nie przyjedzie i że Jerome Lebaner wypada z dzisiejszej gali. To nie jest pierwsza historia, to nie jest pierwsze chyba 10 historii, które tak się dzieje. I czuję żal, czuję się zażenowany właściwie jego zachowaniem. Jest to postać, którą naprawdę śledziłem za dzieciaka jako oczywiście, naprawdę ja jedną z topowych, naprawdę taki twardy skurwol z bardzo ofensywnym, twardym stylem walki i chciałem, żeby tak został zapamiętany, a ostatnimi czasy to kiedy słyszę nazwisko Jerome Lebaner, to w pierwsze w głowie mam, aha, bo tu uniknął, tu uciekł, tu wystawił. I to ostatnie, wystawił, to chyba jest takie najbardziej przykre w tym wszystkim, że ktoś nie potrafi się zachować z klasą i nieważne jakim jesteś sportowcem, jakim jesteś, nie wiem, biznesmenem, kimkolwiek jak nie jesteś, masz być człowiekiem z klasą tak. I to sobie zawsze bardzo mocno doceniam. A sytuacja była taka, i wiem to właściwie będąc wczoraj na miejscu, dowiedziałem się, że Jerome Lebaner miał wykupiony oczywiście bilet lotniczy, biznes klasą, po to, żeby z Francji dolecieć tutaj do Polski. Do Płocka. Kierowca przygotowany, czekają wszyscy, ląduje samolot, ale ląduje bez Jeroma. No i wszyscy się zaczęli zastanawiać, gdzie w tym wszystkim się zgubił Jerome Lebaner. No i kiedy ktoś z organizacji zadzwonił, zapytać, czemu nie wsiadać do samolotu, no to odpowiedział, że a słuchajcie, bo ja 2 tygodnie temu miałem wstrząs mózgu, zapomniałem wam powiedzieć, ale nie walczę. Zapomniał. Więc może faktycznie gdzieś coś tam zadziałało, ale w każdym razie zachowanie totalnie bez klasy, bez szacunku dla organizacji, bez szacunku dla swojego rywala, bez szacunku dla publiczności, no stracił moje oczy. A też sportowiec, a nie Freak Fighter, czyli te takie jakby ten cały kręgosłup moralny i te wszystkie wartości, o których tu mówisz, też powinien mieć. To jest dla Freak Fightera, to powiedzmy, że no tam są, tam jest cały cyrk, ale to, co ty mówisz, i on też się z tego wywodzi, tak? To jest sportowiec krwi i kości, to jest legenda tego całego K1. Ja pamiętam ze znanym nam wspólnie Rafałem Szopą, jak mieliśmy ten klub, jego ogromny plakat, i to mówię serio, i się człowiek w niego wpatrywał i oglądał te walki. Może od tego, że ostatnimi czasy zaczął sporo grać w filmach, to może jest bardziej aktorem niż fighterem, no i może tam jest inny jednak tok rozumowania, ale nie obrażam, przepraszam, wszystkich aktorów, jak gdzieś tam padła jakaś tutaj waszą stronę. Ale nie, wiesz co, ale to najlepsze, że jedna osoba, która skorzystała na całym zatrudnieniu Lebanera, bo wszyscy jakby stracili, jestem ja. Tu chciałem się pochwalić, bo on jak był wszedł na konferencji, to ja z nim zrobiłem wywiad. Jak z tobą, wiesz, i z nim później. To był ten jeden dzień, gdzie on był, on zaraz wyleciał i już nie wrócił. Tylko, także... tylko dla ciebie przyleciał. Chyba tak. No. Dziękuję, Klaub, że takie koszty tylko, żeby nagrać wywiad. Merci, że Rom, boku w ogóle, merci. No i mamy Dawida. No ale wiesz, jak się fajnie zestarzał, bo ja z nim zrobiłem, pewnie nie widziałeś, wywiad wyszedł we wtorek z Dawidem. Jak on rzadko daje, to Dawid Załęcki u mnie gadał godzinę. On sam jak się skończyło, mówi, kurwa, ale się rozgadałem, co ja zrobiłem. Sam coś, był w szoku. Coś ci by dało, co ja mu dało. Wiesz. No czekaj, popij trochę tej wody, też będziesz gadał. W każdym razie on tam mówił i rozmawialiśmy i to się bardzo źle zestarzało. Dzisiaj z Dawidem też rozmawiałem, bo powiedział w wywiadzie, zgadnij na moje pytanie, z kim by nie chciał, bo on uchodzi w ogóle za kozaka, który wchodzi do każdego i to nawet federacja mówi, że wiesz, ale to jest fajny taki charakter, dobra, gdzieś tam jak wyskoczy dziura, gdzieś coś wypadnie, czy chcą zestawienie sportowe, to mówi, dobra, no wiesz, no walka z Don Diego, czy coś, no to są kozaki. Tak. On jest amatorem, tak? On jest amatorem. Jednego startował, ćwiczy sobie amatorsko, to jest zupełnie co innego. I on zawsze wychodzi do tych ludzi bez jakichś tam skrupułów i na pytanie, z kim jednym by nie wziął, powiedział, że z tobą. Sarano myślę, że nie chciałbym się bić, bo uważam go za zawodnika na pewno w tym wieku i w swoim doświadczeniu takiego, że myślę, że ciężko by mi było z nim sobie poradzić, nie? I na przykład, no można powiedzieć, że Sara, no myślę, że nie chciałbym. Wiadomo, no by mnie zmusili, ten poszedł, no ale
na tej zasadzie. Nie tak wypuszczają. Minęło dwa dni. Dotarła do mnie ta informacja, bo... Jedyną osobę w mieniu, tak, przysięgam ci. I to było jedno, ja mówię, a, bo on jeszcze tak mówi, ale dlaczego by tak z kim? Ja mówię, bo uchodzisz za gościa, który bierze z każdym. Czy jest ktoś? Jakby ci zaproponowali, on mówi, no Sarara, no nie, no to było bez sensu. Nie wiedział, bo to było bez sensu. Dwa dni później. Ogólnie tak, dotarła do mnie ta informacja, bo ja co prawda tego odcinka nie widziałem, ale faktycznie dotarła do mnie taka informacja, że było takie pytanie, no i co więcej, była taka odpowiedź. Ja bym chciał udawać, że tego nie słyszałem, że o tym nie wiem, bo tak naprawdę czy to słyszałem, czy nie słyszałem, moje podejście do walki się nie zmieni. Właściwie może jeszcze inaczej, może tym większy szacunek właściwie ma u mnie jeszcze Dawid Załęcki za tego typu wypowiedź. Naprawdę bardzo sobie to szanuję, czapki z głów. Kurczę, naprawdę tym bardziej utwierdzam się w tym, że to będzie kolejna walka taka z taką niejako bratnią duszą, że naprawdę ciężko mi tutaj w jego kierunku, czego nawet nie miałem w planach, jakikolwiek obelgi, czy szukać dziury w całym. Uważam mało tego, że to mogę traktować jako swoje jeszcze większe zagrożenie, że tak naprawdę dla Dawida to będzie naprawdę duże wyzwanie, duży challenge i tym bardziej będzie chciał się sprawdzić, pokazać na maksa, nie odpuścić w żadnym aspekcie. Tak, ale powtórzę się, uważam, że udaje, że tego nie słyszałem. Nawet w którymś wywiadów teraz, bo to mu jakby przypominano po konferencji, to ja też słyszałem taką wypowiedź, że no jak on mówi, miał być Lebanera, teraz Sarara, a on kilka levelów wyżej. To też jest fajne takie coś, że Tomku, no jednak, no. Jest, no kurczę, tak, jest, naprawdę. No jest, no nie szacun, w ogóle mało tego, Dawid tym samym właśnie wie, bardzo mocno wpisuje się w taką starą szkołę, o której ja bardzo często mówię, z takim właśnie dużym sentymentem, z dużym uznaniem i szacunkiem, że on wie tak naprawdę, bo jest bardzo świadomym gościem, nawet jeśli nie jest świadomym sportowcem sportu walki, który za sobą by miał stoczone kilkadziesiąt pojedynków, to on dobrze wie, no, nie trzeba być naprawdę fajterem z krwi i kości, żeby naprawdę być koneserem tego sportu i uważam, że Dawid jak najbardziej to ma, że potrafi zobaczyć, na czym ta walka polega, na czym bazują zawodnicy, kto tylko ładnie wygląda, a kto tak naprawdę jest dobrze wyszkolony i myślę, że jest przede wszystkim świadomy. Tak, no i nie ukrywam, no, w jaki sposób moje ego też pewnie gdzieś tam w tym wszystkim podbudował, ale odbiję piłeczkę, naprawdę również szanuję tego gościa za formę. Za nastawienie w życiu, za podejście do życia. Powiedziałeś o starej szkole, to według mnie, przerwałem ci, no, to według mnie to jest kwintesencja starej szkoły. Jeżeli chodzi o podejście do życia tego gościa, abstrahując, bo nam też jakoś tam miał przeszłość i tak dalej, to ludzie też, się znowu podnieca kimś. Dobra, każdy ma jakąś tam przeszłość, ale w tym momencie mówię o gościu, teraz on jest moim rówieśnikiem, czyli 46-letni Dawid Crazy Załęcki, jest tak poukładanym mentalnie fajnie gościem, z takimi jakby wartościami takimi, że naprawdę fajnie brać przykład i te dzieciaki powinny z tego przykład, a nie z tej całej reszty pajaców. To jest gość, który jak powie, dlatego on się tak dziwił w swoim rozgadaniu, bo to jest, wiesz, czegoś, który cedzi te słowa i który waży. On jak coś powie, to powie, a nie gada, żeby gadać, tak? Jest bardzo fajnym, ułożonym gościem. Nie da się kupić free fightom. Właściwie wszyscy, tak, którzy tam wchodzą, to automatycznie ulegają temu, że ktoś cię bierze na bok, słuchaj, bo teraz jak będzie ten, to tak, musisz mu powiedzieć, najlepiej zrobić. A on spokojnie, zawsze robi swoje, zawsze z dużą elokwencją, zawsze z dużą kulturą w stronę swoich rywali, a mimo wszystko jest bardzo lubiany, właściwie, znaczy może dzięki temu tak naprawdę za to, że się nie da właśnie kupić, jest bardzo lubiany. Tak, no do mnie automatycznie też trafia, naprawdę fajnie go słucha, mówi krótko, konkretnie, ale treściwie. Dokładnie, a jak opowiedz o tym wczorajszym dniu, jak się dowiedziałeś? Bo to jest ciekawa bardzo historia, bo to wiesz, tak dowiedziała się organizacja, to jest jedno, ale jak ciebie to zastało i... A byłem rano, akurat prowadziłem zajęcia na sali, gdzieś tam faktycznie w międzyczasie spoglądałem na telefon i patrzę wiadomość od właśnie kogoś z organizacji. Że Tomek, bo mamy pożar, odezwij się, jak będziesz pod telefonem. To już wiedziałem, że tak naprawdę, kiedy jest pożar, Tomek, odezwij się. Ale to już skojarzyłeś, że to może być Lebaner, czy tak jeszcze nie wiedziałeś? Czy nie, tego wtedy nie. W ogóle, mało tego, ja tak z kimś prowadzę zajęcia, mówię, ty, ale ja patrz, Klauta, chyba coś tam się dzieje, może mnie potrzebują, a skończymy trening, to zadzwonię. No co ty, pojebany, dzwoń od razu, jak tam? I tak naprawdę bardziej mnie namawiali ludzie, którzy brali udział na tym treningu, niż ja. Mówię, dobra, czekajcie, skończymy na spokojnie. Tomek, jak na spokojnie, jak cię potrzebują, za chwilę znajdą kogoś innego, co ty jesteś zipnięty, dawaj dzwoń. Dobra, no to jest presja, trzeba faktycznie dzwonić. No i to tak, Tomek, słuchaj, no mamy sytuację, wypadł Jerome Lebaner, no drugiej części zdania już nie musiał kończyć, bo się szybciutko domyśliłem, pyta, czy to wezmę. No nie musiałem pytać z kim, bo automatycznie znałem to zestawienie. Nie zgodziłem się od razu, nie powiedziałem, że tak, dobra, w ciemno, słuchajcie, za ile mam być? Powiedziałem, słuchaj, mówię, daj mi się zastanowić, zadzwonię do ciebie za, nie wiem, pół godzinki, bo nie lubię decyzji podejmować za każdym razem na szybko. Nawet ten krótki okres czasu jest mi potrzebny, żeby gdzieś tam przeanalizować pewne kwestie. Oczywiście nie jestem w formie startowej, ja nie szykowałem się do żadnej tak naprawdę walki. Mam swoje perypetie zdrowotne, o których teraz tutaj głośno nie będę chciał mówić i dlatego też do organizacji zapytałem, mówię, słuchajcie, no mam takie gdzieś tu zagwozdki.
Ogólnie dla jasności, czuję się takim, nie wiem, 100% faworytem, gdybym był w formie startowej, gdybym był przygotowany, gdybym miał ze sobą cały okres, to stawiam swoje mieszkanie, właściwie wszystko, co mam, na to, że... Moje że też się, że... No dobra, no to, no to gra. Moje twoje tak wezmę. To po. Ale finalnie gdzieś tam naprawdę byłbym przekonany w 100%, że to się uda. Odłożyłem tą słuchawkę i mówię, kurczę, muszę się zastanowić. Ktoś mnie tam z boku podpytał, co mówi, co ty jesteś chory? Mówię, że na czym ty się zastanawiasz? Gruby, na czym się zastanawiasz? Ja mówię, nie, no dobra, no faktycznie powiedzmy 90% to może nie jest stów, ale to jest nadal to faktycznie dobry łakomy kąsek. Mówię, dobra, robimy to finalnie, gdzieś tam faktycznie jakoś raz powiedziałem, że to robimy, no to tamtej pory się nic nie zmieniło. Właśnie w jakiej formie jesteś? To znaczy ja wiem, że nie w startowej, tylko no, czy ty normalnie na co dzień i tak ćwiczysz, i tak tych treningów parę robisz od tak sobie, żeby dla utrzymania jakiejś formy i w tym momencie cię to zostało, tak? Ja tak właściwie mogę powiedzieć, jak wygląda moje nietrenowanie, kiedy ja nie trenuję, nie? Nawet jak ja nie trenuję, to ja dla hobby, dla pasji, dla fanu i tak robię 10 rund tygodniowo, zawsze muszę zrobić, nie? Zawsze tu dwie, tu pięć z kimś, tu ze cztery i faktycznie jest tak, że się rusza. Mało tego, nawet jeśli nie trenuję jako zawodnik szykując się do walki, to kiedy ja prowadzę treningi, to ja nie jestem w stanie usiedzieć na dupie. Ja za każdym razem wychodzę po kilku godzinach prowadzonych zajęć, właściwie cały mokry, wykonując, śmieję się, że czuję się, jakbym zrobił cięższy trening niż ludzie, którzy byli pode mną. I oprócz tego, żeby nie było, że ja tylko prowadziłem zajęcia, bo ja tam właściwie prowadząc treningi i potem pozdrawiam wszystkich swoich podopiecznych z grupy zaawansowanej, czy też średnio zaawansowanych, który czasem prowadzę, to ja prowadzę treningi tak, że po prostu ja z nimi cały czas pracuję. Mam paru kumatych chłopaków i zawsze tych kilka rund sparingowych robimy. Czyli takie wartości, na których ja będę przede wszystkim na tę walkę liczył. Czucie dystansu, taka dobra reakcja. No i rutyna, no, rutyna. 5 rund po 2 minuty to ja robię na rozrywkę właściwie co drugi dzień. Tak za każdym razem. Właśnie to są friki i ta ilość rund i te przerwy między rundami są takie, że dla ciebie jako dla sportowca to jest, wiesz. Więc tak naprawdę mniej się martwię o te motoryczne przygotowania, no bo warunki są takie, że naprawdę tam niczego nie braknie. Nie? Mimo, że to nie jest jakaś szczytowa forma, to absolutnie niczego nie braknie. Chyba tyle. Ja teraz sobie przypomniałem, nie zapomnę, jak nie wiem, czy ty byłeś, ale chyba byłeś na tej odprawie właśnie przy ostatnim klawdzie, w którym miałem też przyjemność dostać w pierdol. Znaczy też walczyć, bo ty nie dostałeś. I Da Silva, jak się dowiedział, pamiętasz, przy odprawie z Jaroszem za długie przerwy, to on tak protestował, jeszcze tak fajnie po angielsku. Jarosz mówi, ale takie są do free fighty. A on mówi, że to można zadzwonić gdzieś do rodziny, podczas po co półtorej minuty, dajcie na minutę. Tak, tak. To było przekomiczne, właśnie teraz mi się przypomniało. I on do ciebie, Tomek, że róbmy krótsze, po co półtorej minuty, czy ty się gdzieś zadzwonił. Mi się to podobało, bo ja wiem, że dla mnie te półtorej, dla mnie mogło być, wiesz, 15 minut i by było dobrze tej przerwy. Tak. Nie, no to... ale też taka jest prawda, że faktycznie ja powinienem to, że ja mówię, słuchaj, nie chcę mi za tym biegać, ale jak załatwisz minutę, to będzie minuta, ale weź mi do tego, nie ubieraj mnie w to. Okay. No i zostało chyba półtorej, tak? Zostało półtorej, tak, bo naprawdę ja już właściwie po minucie wychodzę, gdzieś tam stoję na środku. No i stoi, my czemu nie wychodzi, on też stoi, sędzia powiedział, że jeszcze nie ma, faktycznie się dużo... Jako ten sprzęt, a ja znowu, a on już mówi, żeby już, ja mówię, no, nie, no to jest ta różnica. Dłużyło się bardzo, naprawdę. To jest ta różnica. No także, nie, no, ta twoja forma roztrenowania... Co to jest? Tam coś krzyczało? Nie. Forma roztrenowania jest dużo lepsza niż normalnie tych flików czy coś trenujących normalnie. Dawid też przecież, znaczy inaczej, Dawid, wiesz, podejrzewam, że chociaż nie, wiesz, nie ma jakiejś różnicy przygotowania się na Lebanera czy na ciebie, no bo przy wysokim jakimś... Jest różnica. Jest? No bo Lebaner to Majkut. Faktoza, z Majkut, więc coś tam pewnie na tym spędzi. A ja mogę być taki kulturalny, że mogę do Dawida nawet wyjść z Majkuta, jak potrzebuję. Dobra, mamy to, wiesz co, kończąc, bo mam jeszcze dwa ważne tematy, ale kończąc to, no to powiedz, byłeś tam wczoraj i jak ty się odnajdujesz tak serio, Tomek, bo ja ciebie mówię, znam, jakoś tam się przecinamy, mamy wspólnych znajomych lata, jak ty się czujesz, że się działo aż tak, bo wczoraj to było, wiesz, jak na friki to było, już taki high level, takie czerwone to wywaliło, nie? Ja... Ogólnie zawsze mam życie w biegu, mnie zawsze się codziennie dzieje tak sporo, że naprawdę ledwo to ogarniam. No i wczoraj był podobny dzień, no bo akcja, reakcja, dostałem telefon, trzeba było jechać. Umówmy się, Kraków-Płock, to faktycznie jest kawał drogi. W godzinach szczytu naprawdę lecieliśmy, była to mega niewdzięczna trasa. O której wyjechałeś, przepraszam cię? Mega niewdzięczna trasa, o której wyjechaliśmy? Chyba z Krakowa. Po czwartej chyba. No to bym się jeszcze zabrał, bo dzwonili, żebym się może zabrał, bo jeszcze będą goście, żeby coś nagrać, mówię, dobra już. No. I tak lecieliśmy w ogóle, że jeszcze jeden zjazd na Płock w ogóle przejechałem, jeszcze musieliśmy dołożyć parę dziesięć kilometrów. Ale byłeś, zdążyłeś. Ale byłem, znaczy śmieję się, bo chciałem wszyscy, Tomek, kurwa, za minutę wchodzisz, mówię, to po co się tak spieszę, jak ja mam jeszcze minutę, mówię, w takim razie. Jeszcze mogę dwa zjazdy. A wy mnie poganiacie i właściwie już wtedy powiedziałem, aha, jak powiedziałem na wartościach, na których będę operował w trakcie walki, powiedziałem chyba czucie dystansu, reakcja, a reakcja właśnie jest najważniejszą rzeczą, czyli mówię, zawsze mam dobry timing i reakcję. I dlatego powiedziałem, słuchajcie, mnie się nie martw się na minutę przed zawsze, bo ja mam dobry timing, więc o to się nigdy nie martwię.
No ale nie przerażasz, no, właśnie kurde, no, wiesz, ty wiedziałeś, co wchodzisz w te friki, ale mówię, to jak tam byłeś i to, co się wczoraj działo, jak to bierzesz z uśmiechem, spływa po tobie, że to tak ma być i tyle, czy dalej cię to dziwi i łapiesz się za tą głowę. Chwilkę siedzieliśmy, bo w ogóle było też tak, że ja naprawdę na wariata, wyrwany tak naprawdę z sali treningowej, szybko tylko załatwić coś w domu, zebrać się w trasę, polecieć. No i polecieliśmy w trasę i faktycznie musiałem być obowiązkowo na tą godzinę 20, no bo my rozpoczynaliśmy. Tak. Nasze tak. Przedstawienie rozpoczynało cały panel dyskusyjny. I faktycznie nasze przedstawienie trwało może 3-4 minuty, niech będzie 5, kilka pytań, tak. Kilka odpowiedzi face to face. No i schodzę i pytam kogoś, mówię, i co jeszcze? Tomek, tyle, jak coś to możesz jechać. A, i ty pojechałeś. I ja mówię, naprawdę? Mówię, to kurwa, ja lecę kurwa tak na złamanie karku, mówię, pół Polski tak naprawdę, po to, że na 5 minut. To już? To już? Tomek, no już jak coś, nie? No ale faktycznie... No, ale fizycznie musiałeś być, Tomek, wiesz, to jest zupełnie co innego, się, jakieś tam połączenia telefoniczne. Śmieję się, ale faktycznie to dokładnie tak, trzeba na jakość, a nie na ilość spędzonych minut również w telewizji. No i chwileczkę później, bo byłem ze znajomymi, żeby też samemu nie targać takiej długiej trasy. Zostaliśmy chyba... Może pół godziny. No i faktycznie zaczęły się przepychanki, kłótnie, huki. No i tyle. No i chwilę posiedzieliśmy, w pewnym momencie każdy na siebie patrzył, mówi, co, jedziemy? Dobra, chodźcie, jedziemy. Ale był odpalony YouTube w samochodzie i gdzieś tam jeszcze patrzyliśmy, co się tam dzieje, no bo tak, no dodaję to faktycznie trochę animuszy, jeśli chodzi o free fighty. Tak, a to tak, faktycznie, bo ja tak, wiesz, dla tego widziałem, bo jakbyś przyjechał normalnie, bo tam trzeba być na 17, powiedzmy normalnie jak masz i tam wiesz, wszystkim uczestniczył, to byś bardziej poczuł ten klimat. Ty faktycznie tylko wszedłeś, tego nie. Ale no powiem ci, no ja widzę po reakcjach, one są 50-50, a propos na przykład tej gochy, czy paru innych zestawień, ale internet... No rozjebali, no. Wiesz, tak. Na tak i na nie, ale rozjebali, no gada o tym każdy. Właśnie finalnie, jeśli mówimy o tym, że jeśli mówimy o galach free fightowych, jeśli mówimy o tym, o zasięgach, to nieważne, czy dobrze, czy źle, byleby mówili. I mało tego, negatywne emocje są jeszcze mocniejsze od pozytywnych, oczywiście. Więc dużo chętniej ktoś wykupi pakiet pay-per-view po to, żeby zobaczyć, jak ten, którego tak nie trafia, dostaje ten ciężki wpierdol, niż ten, któremu kibicuje, żeby się wykazał. No to zobaczy skrót, ale chce na żywo. Nie wiem, czy tak mają ludzie, ale tak mają na pewno Polacy. Tak, w ogóle, jakie jest najbardziej polskie słowo? Oprócz kurwa, wiadomo, nie? To nie ma. Żółć, bo jest tylko z polskich znaków i Polacy uwielbiają pluć żółć. No tak, żółć to same polskie takie, znaki, tak. Tak, tylko polskie znaki i Polacy uwielbiają pluć taką żółcią. No, i żółć. Dobra, no to przejdźmy dalej. Teraz tak, co lecimy? Byłeś dzisiaj u Jarka Ninja na sprawie. Zreferuj, jeżeli możesz. Tak, no to może troszeczkę przybliżę też sytuację, co się wydarzyło z Jarkiem. Mhm. Kilka miesięcy temu. Jarek w ogóle gdzieś tam, no jeszcze na początku przyszłego roku, kiedy my złapaliśmy kontakt, my się tak naprawdę jakoś dobrze, bardzo dobrze nie znaliśmy. Właściwie w ogóle się nie znaliśmy, bo znaliśmy się tylko i wyłącznie z internetu. Kilka razy jakieś połączenia telefoniczne. Jarek kiedyś się do mnie odezwał, że potrzebuje tam pomocy w pewnych kwestiach. Ale jakbyście się, przepraszam, przerwać no. Domku, no bo wiesz, wiele osób się pewnie do ciebie odzywa i tak dalej. Ty znałeś jego postać, wyście się wzajemnie obserwowali, jak ten pierwszy kontakt nastąpił. No ty jesteś, ty jesteś to dużo większy od niego. To było w czasach, kiedy dużo aktywniej prowadziłem swój kanał na YouTubie i faktycznie, kiedy myśleliśmy, kogo by tu wziąć gościem, okay. To chyba ktoś z mojej ekipy złapał kontakt do Jarka, złapaliśmy chyba numer telefonu i faktycznie zaczęła się rozmowa. Dobra, do tego odcinka finalnie nie doszło, ale dobra, ale mieliśmy do siebie kontakt i kiedyś się do mnie Jarek zwrócił z pomocą. Z racji, że dużo w życiu bardziej wolę komuś dać wędkę niż rybę, to zaproponowałem Jarek, to dawaj przyjedź do Polski, bo jak chcesz, żeby coś tutaj ci pomóc poukładać, to na pewno dużo większe możliwości mam tutaj w Polsce, a jak słyszałem, jak wygląda sytuacja za granicą, to mówię, słuchaj, to nie są takie rzeczy, które byśmy tu na miejscu w Polsce nie ogarnęli. No i Jarek przyjechał, zaczął trenować u mnie w klubie, zaczął pracować. Rozmawialiśmy też na wiele różnych tematów, również na temat jego przeszłości. I on wspominał o czymś takim, że tam prawdopodobnie są jakieś wyroki, za nim chodzą, które mogą mieć jeszcze datę ważności. Wiem od upoważnienie, właściwie kartkę, mówię, weź to Jarek się podpisze, może potrzebuje do jakiegoś adwokata iść, żeby ci to posprawdzali, ale w całym tym biegu, natłoku zadań i w tym wszystkim, że ta walka też pojawiła się bardzo szybko na już, wstyd się przyznać, no nie zdążyliśmy finalnie, mówię, dobra, no i Jarek zaczął się pokazywać w przestrzeni publicznej, no na tyle wyraźnie, że został zauważony i szybciutko zdjęty, wyjęli go o 6 rano z mieszkania i okazało się na miejscu. Mnie pytano, o co Jarek
pierdzi, że tak powiem. Wiedziałem, że to są dwa wyroki. To było przed tym, żeby ludzie, widzowie też widzieli, przed ostatnią galą Cloud, który wypadł. Przed pierwszą i ostatnią. Przed pierwszą. Tak. I teraz jest druga. Przed pierwszą galą Cloud, co za niego wskoczył później wielki tłumacz, który tłumaczył tak. Sylwę Waleszczyński. Potężny. On miał się bić z Karwatem. Tak. I to ten pan, który wypadł. Dokładnie tak. Więc automatycznie no, Jarkowi się dość szybko życie powaliło. Zadzwania do mnie jego żona. Opowiedziała całą sytuację. No już wiedziałem, że mięty w tym wszystkim nie ma. Jarek miał trzy wyroki. Jeden to była jakaś tam kaucja, która została spłacona i wyrok był, wyroku nie ma. Kiedy mnie pytano, z czym Jarek miał problemy, to faktycznie chodziło o to, że tam była przede wszystkim kradzież. I to był wyrok chyba rok, dwa miesiące. I drugie było chyba jakieś łamanie z pobiciem. I o tym już tak powiedzmy głośno nie mówiłem, bo faktycznie pierwo, bo to źle wyglądało. Finalnie dzisiaj, dobra, no takie są fakty, że faktycznie ma te dwa osobne wyroki. No jeśli ktokolwiek coś kuma, to faktycznie dobrze wiemy, że te dwa wyroki można spiąć w jeden i ten wyrok wtedy jest nieco niższy. Do kupy te dwa wyroki to są chyba 2 lata, 2 miesiące lub 4, żebym nie pomylił. No walka dzisiaj w sądzie toczyła się o to, żeby ten wyrok zbić, złączyć do 18 miesięcy, no bo automatycznie do 1,5 roku wyrok można zamienić na bransoletę. Dokładnie tak. I oto była właśnie ta pierwsza runda dzisiejszej walki o Jarka. Także... Dla nas czy dla nich? Spokojnie. Ja miałem w tym wszystkim być jeszcze taką wartością dodaną, no bo faktycznie adwokat mnie poprosił. Majtomku, no przydałaby się nam też znana postać. Aha. Ktoś to ręczy za Jarka, więc dlatego ja wczoraj z Płocka się zwiatrowałem, bo faktycznie musiałem troszeczkę Globetrotter dzisiaj zaliczyć sporą trasę. Płock, Kraków, dzisiaj rano z Krakowa do Strzelec do Polski, bo tam się wszystko toczy. Wróciłem ze Strzelec, za chwileczkę wracam do Płocka, w międzyczasie jestem u ciebie, ale do brzegu. Tak, wyrok na dzień dzisiejszy to jest rok i 6 miesięcy, czyli 1,5 roku i to jest pierwsza wygrana runda. Druga powinna być łatwiejsza, ale jeszcze też jej nie lekceważmy. No i faktycznie zadbamy o to, super, żeby Jarek miał bransoletę, nie musiał spędzać wyroku za kratami i tak, no i proszę wszystkich, żeby trzymali kciuki, bo właściwie super. Mam nadzieję, że do końca roku sprawy się na pewno wyjaśnią, bo to na pewno się wyjaśnią, a mam nadzieję, że do końca roku również chciałoby się Jarka widzieć po tej czyli stronie. Czyli miało być rok i 8, czy miało być? Maksymalnie, żebyśmy się cieszyli, miało być rok i 8, a jest rok i 6, więc jeszcze nawet troszeczkę lepiej te 2 miesiące, ale to jakby prawnie, proceduralnie nie zmienia. Dalej może dostać tą bransoletkę i tyle. I teraz co? I teraz wniosek o bransoletkę, jak już ten wyrok został zbity, to teraz wniosek o to, żeby dostał tą bransoletkę. Tak, finalnie jest tak, bo to musi być wyrok rok 6 miesięcy, czyli 1,5 roku. Jeśli dostałbyś wyrok, nie wiem, 19 miesięcy no tak, to wiem. I miesiąc odsiedzieć i zostajecie 18, nadal się nadal nie. To musi być maksymalnie. To musi być po prostu wyrok, który się zamyka na 18 miesiąc. Miałem kiedyś bransoletkę i wtedy trzeba było rok, więc wiem. No więc właśnie. W każdym razie jest to 18 zamiast 12. No i mam nadzieję, że to będzie formalność, ale jeszcze nie jest tylko okay. Formalność. Ale mówię teraz, czyli jakie następne kroki? Jak to już klepnęli, czyli teraz wniosek po prostu o tą obrączkę i czekamy na posiedzenie. Tak. I to jest, mówisz tak, że może być do końca roku już załatwione? Takie terminy są... Jest szansa. Jest super. Szansa. Niech to wszystko super. Idzie płynnie, to naprawdę super. Będzie dobra szansa. Super, szansa. Niech wychodzi i niech wraca do Klauta walczyć. Jest taki jeden ostatnio w Prime, Jackiewicz. No. Walczył bransoletką, dlatego w boksie, no bo nie można kopać, bo by się zniszczyło. Ale dostał normalnie zgodę, bo tam miał do 16, ale tu dostał oficjalnie, to też fajne ze strony sądu. On jest sportowcem, dostał to zgodę, wolał, wystąpił. To w przypadku Jarka wolałem, żeby dostał bransoletę na rękę, żeby on jednak mógł kopać. Albo nawet na szyję. Słuchaj, niech dostaje na szyję i nie będzie boksu birmańskiego przecież, nie będzie z główki walił. No więc właśnie. Chyba nie ma zamiennych, ale okej. Okay. No to super, no to się cieszymy. No i nasz ostatni dzisiejszy temat. Jeszcze jedną rzecz przekażę od Jarka właściwie. Bo do mnie nie dzwoni, dzwoni do swojej żony, za każdym razem pozdrawia mnie, za każdym razem pozdrawia wszystkich swoich kibiców, publiczność i też chciałem to naświetlić, nakreślić, żebyście wszyscy trzymali mocno kciuki za Jarka, że faktycznie mało tego dla jasności, jak to Jarek, kiedy chodził do pracy na rusztowania i zaczynał pracę od 6 rano, to jak on nie stał o 4 i nie zrobił 1000 pompek, to był wiadomo chory, później drugi 1000 jeszcze na tych rusztowaniach, no i podobnie w zakładzie, że faktycznie Jarek cały czas trenuje, to też nie jest tak, widzimy się z nim dzisiaj, schudł, bo wiadomo, że no dieta no, tam nie jest kucharz od Gesslerowej, więc automatycznie tam powiedzmy, że faktycznie no, mięty nie ma, ale Jarek trenuje, ciężko trenuje, jest nastawiony, faktycznie psychicznie, mentalnie trzyma się naprawdę dobrze. No wiadomo, dzisiaj moment spotkania rodziny i tak dalej, no to wiadomo, łezka do oka się kręci nawet komuś, kto stoi z boku.
Ale naprawdę, trzyma się dobrze, Jarek wyjdzie, także Jarka szybciutko będziemy super motywować do tego, żeby wracał do roboty. Tu, żeby uprzedzić też od razu komentarze widzów, że znowu jakieś tam promowanie w coś tam kryminogennych i tak dalej, to ludzie, to są jednak rzeczy, które były jakiś czas temu, on sobie od tamtej pory zdecydowanie poukładał życie, on tego nie zrobił wczoraj, nie napadł kogoś wczoraj i tak dalej, to też sobie to, te życie poukładał. Tak. Trzeba odpłacić, okej, okay, ale to już nie oceniajmy, niech on sobie to ułoży i niech wraca do nas, tak? No uważam, że ludzie przede wszystkim mają szansę na zmiany. I tak jak powiedziałeś, wiadomo, że to nie oznacza, że została twoja przeszłość wymazana, bo to, co dzisiaj się dzieje, to jest spłacanie wszystkich tak, konsekwencji tego, co się działo w przeszłości. Ale ja dzisiaj na sprawie również słuchałem sędziego, który wyciągał dużo plusów i dużo minusów. Oczywiście minusami było też to, że pan w takim roku narobił tego, tamtego, ma pan za uszami to czy tamto, ale kiedy przeszedł do plusów, mówi, naprawdę pan udowadnia w tym wszystkim to, że pan się zmienił. Od 8-9 lat tutaj na pana nie ma żadnego zażalenia, nic się nie wydarzyło. Udowadnia pan, że nie wiem, od 10 lat, od dekady tak naprawdę potrafi pan funkcjonować w przestrzeni publicznej, w społeczeństwie i nie wyrządzać żadnych szkód. Także to była bardzo duża wartość dodana i dzięki temu faktycznie udało się Jarka już jedną nogą wyrwać. No i bardzo dobrze, bo to wiesz, ludzie, jeżeli mówią, że a ty miałeś jakąś przeszłość przekreślać, no to jak mam nie wracać do społeczeństwa, tacy ludzie, to co oni mają robić? No to mają kontynuować swoje te, no to lepiej właśnie wyrwać ze szponów tego i w to społeczeństwo i pomachać palcem i dać drugą szansę. Jeden nie? z argumentów właściwie od strony mecenasa, w stronę sędziego, które chyba widziałem tak naprawdę po oczach, że naprawdę zadziałało, było też to, że Jarek tak naprawdę ma prawo zostać dzisiaj, jest dużą inspiracją dla innych ludzi. I co mam na myśli, przedstawiając kogoś jako inspirację? Może podam analogię, nie wiem, jeśli ktoś wchodzi na siłownię, to ja, dla mnie osobiście nie jest inspiracją, nie wiem, największy bodybuilder, który faktycznie ma, nie wiem, 60 cm w łapie, podnosi 3 tony na klatę. Dla mnie to nie specjalnie jest inspiracja. Dla mnie większą inspiracją jest, nie wiem, kobieta na wózku inwalidzkim, która przychodzi na siłownię i ona dobrze wie, że wszyscy będą się patrzeć, że niektórzy będą się śmiać, a nadal przychodzi i to robi, więc nie, dla mnie inspiracją nie są ludzie, które mają papiery na to, żeby osiągnąć sukces. Podobnie jak Jarek tak naprawdę. Wiele osób gdzieś tam w życiu się potknęło i tak naprawdę kiedy będzie to tłumaczył jakiś kurwa coach, który nie wiem, z dobrego domu nigdy w życiu nie miał tak. problemów i będzie mówił, co wy w tych sytuacjach macie robić, to nie jest to wiarygodne, ale uważam, że Jarek tak naprawdę, który gdyby szerzej powiedział swoją przeszłość, to by się wszyscy za głowę złapali. I skoro taki gość udowadnia, że potrafiłem stanąć na nogi, odpuścić wszystkie i alkohole i naprawdę zmienić swój tryb życia, tak, no to on powinien właśnie uczyć innych, no bo oni są w tym miejscu, gdzie on był kiedyś. Tak jak mówisz, ktoś to nie tknął tego dna, no to co on może uczyć? Wiesz, on nawet generalnie nie zna tych mechanizmów. Nie wie, jak ten człowiek, który jest na tym dnie, się czuje. No to on mówi, dojdź do mojego momentu. No ale ty nigdy tam nie szedłeś, tam już byłeś, więc generalnie no. samo dojście jest najważniejsze, no, tak? Właśnie, nawet pamiętam Jarek chyba na konferencjach przed tą galą, do której niestety nie dotrwał. On powiedział coś takiego, że ja nigdy nie przyniosłem Polsce wstydu za granicą. On mówi, ja zawsze pojechałem, chciałem pracować. Nie było sytuacji, żebym kradł, żeby mnie zwija policja z Holandii, mówili, albo kolejny Polak na robił tego czy tamtego. Pojechał dumnie pracować i osiągnął swój cel tak naprawdę. Pojechał tylko jaż pracować, bo może też tak. nie robimy z tego nie wiadomo jakich osiągnięć, ale dobra, ale wstydzić się tak naprawdę absolutnie nie ma czego. Także z mojej strony serdeczne pozdrowienia. Naprawdę miło się, ciepło na serduchu robiło. Jak się dzisiaj widzieliśmy. Rewelacja. No i co? No i sprawa dla ciebie ważna, czyli ty sobie otwierasz swoją federację. Tak jest, dokładnie tak. To jest to taki temat trzymany w zamrażarce już od wielu lat właściwie. A to może bardziej uściślając chyba dokładnie po upadku organizacji DSF, kiedy oni wykonali taką naprawdę najczarniejszą robotę, że troszeczkę odświeżyli, przypomnieli Polakom ten kickboxing, wykreowali pewne postacie, a może przede wszystkim pokazali, jak efektowna potrafi być to dyscyplina. I ten projekt w zamrażarce chwilkę leżał, no ale najwyższa pora przyszła wyciągnąć go na wierzch. Finalnie robimy organizację, federację zajmującą się walkami w kickboxingu, w K1, w małych rękawicach. Kickboxing K1, małe rękawice. Kiedy to startuje? Jak to będzie wyglądało? Jaki macie na to pomysł? Była pierwotna gala. Miała być to, powiem ogólnie, jesień. Czyli coś powiedzmy teraz, jak to się dzieje. I będę musiał troszeczkę płynnie przejść, dlaczego bym przełożył mi tą galę, bo ja miałem swoje perypetie zdrowotne, które powiedzmy już parę tygodni temu wiedziałem, że mnie zblokują na walkę w określonym terminie. I ktoś powie, dobra Tomek, to jak to jest, że ty nie byłeś w stanie wyjść na swoją walkę, a jesteś w stanie wyjść tutaj? No i to są jakieś takie perypetie, które biorę na siebie i na pewno nie będę becał, żalił się, że słuchajcie, bo coś się poszło, bo gdzieś tam miałem jakieś swoje problemy zdrowotne. Biorę to na siebie, że się przede wszystkim uda. Jak się uda, to dopiero później możemy sobie głośniej powiedzieć o tym, z czego mogłem bardziej korzystać, z czego mniej. Ale finalnie nowy termin gali, to jest
13 stycznia. 13 stycznia. To jest 13 stycznia, tak, dokładnie. Nasza gala będzie odbywała się w kopalni Soli Wieliczka. Okej. Okay, ziemią, czyli robimy też to takim... Anturaż fajny. Dokładnie tak. I właściwie nie chciałbym absolutnie, żeby zabrzmieć, że robimy jakąś małą, skromną galę na 500 osób, bo tak mniej więcej będzie pojemność ludzi w kopalni. Tylko właściwie wręcz przeciwnie. Robimy galę ekskluzywną, topową, tak nie dla wszystkich dostępną. I z racji, że będziemy robić to również w systemie pay-per-view, no to oczywiście jest możliwość oglądania jako VIP na miejscu lub też transmisji pay-per-view. I właściwie zanim to się nie stanie jakimś dużym brandem, bo oczywiście o to będziemy walczyć, dokładać wszelkich starań, żeby tak się to stało. I zanim to nie będzie brand, który będzie znany z szerokim odbiorem i zanim nie zaczniemy zapełniać jakichś dużych hal, to taki też jest tego właściwie pierwszy zamysł, taki też model biznesowy, żeby robić takie gale w majestatycznych miejscach, kopalnia, okay, dworek, zamek, naprawdę coś fajnego, ciekawy hotel. Niech to będzie gala naprawdę VIP-owska, mm-hmm, ale mamy tą transmisję, mm-hmm, pay-per-view i tam właściwie zasięg już jest niejako globalny. Tak, a, czyli chcielibyście, żeby to było, żeby to zasięg miał to nie jakaś właśnie mała, taka niszowa gala, tylko chcecie wyjść na tyle szerzej, że ty naprawdę tej wody nie pijesz. Powiem tak, bo chwilę wcześniej. Serio? Wiem, że to był Dawid Załęcki przede mną, bardzo się polubiliście i trochę się boję, czy jakieś straczki jutro nie dostanę. Ja już staram się jak mogę, no nawet mi klimy nie pozwoli odpalić. Ale mam świadków, jak coś, to wiecie, co z nim zrobić, cytując klasyka. Nie? Czyli to ma być, generalnie chcecie pójść, to, że tak powiem, naszym językiem szeroko, że to nie ma być właśnie takie małe, jakieś niszowe, tylko chcecie ten kickboxing, czy to K1, do szerszej publiczności. Z pierdolnięciem. Brakowało ci chyba tego słowa, ale finalnie tak, ja powiem bardziej w cywilizowany sposób. Tak, właściwie chciałem stworzyć taką fabrykę Mercedesa, bo jeśli mam czegoś się podejmować, to chciałem, żeby to było tych formatów, żeby to nie była kolejna gala, która będzie miała swoje kilka edycji i się skończy. Tak. Ciężko pracujemy nad tym, żeby to naprawdę był projekt, który będzie szeroko lubiany i tym samym będzie miał swoją przyszłość na rynku. To jest trochę powrót do korzeni, ale tam też jest dużo odświeżenia, sporo nowinek, o których, a później to za chwileczkę powiemy, nie? Aha, dobra, a już możesz jakiś tam, znaczy bo weźmią zawodników co, Polska, Europa, świat? Ogólnie jest to organizacja, ma być to docelowo organizacja międzynarodowa. A czego mówisz organizacja? Jeszcze nie macie nazwy, czy nie chcesz jeszcze mówić nazwy? No strajki, myślę, że wiesz. No, ale to chciałbym, żeby od ciebie wybrzmiało. Dobrze, tak, dokładnie. Ja w ogóle strasznie lubię określenie zawodnika uderzającego striker. Mhm. Striker, strasznie lubiłem, że zawsze jako, że strajkerzy w MMA, strajkerzy to czy tamto. Mhm. Zawsze lubiłem określenie striker. No i striking, taki nie gramatycznie, ale w taki powiedzmy nieudolny sposób, powiedzmy taki król uderzania, striking finalnie taka miała być nazwa. W naszym logotypie też jest lew, no bo king jako król dżungli. No i tak, no i striking, organizacja striking i wybijanie z rytmu. Zawodnicy, tak. Zapytałeś, czy ma być to międzynarodowe zestawienie. Już woda działa, widzisz, jeden tak, już się czy, Dawid, mamy to. Czy zamykamy się na polskim rynku? Docelowo międzynarodowy, international zasięg, ale oczywiście jako organizacja z Polski chcemy tę organizację zbudować przede wszystkim na oparciu na polskich zawodników, ale nie zmienia to faktu, że już na pierwszym eventzie będą też postacie z zagranicy. No bo ty masz, dlatego pytam, bo ty masz dość mocne konekcje, ty trenowałeś dużo gdzieś tam w Holandii, masz dużo tych znajomych, więc tobie chyba będzie łatwiej ściągnąć. Le Bannera możesz, nie? Na pierwszą, ja bym wziął na walkę wieczorem. No wiadomo. Żeroma. To wiadomo, że od razu trzeba brać walkę rezerwową również na szybko albo zawodnika. Oczywiście, to oczywiście. Ale wiesz, zawsze go można wieść na plakacie, trochę ludzi ściągnie, wiadomo, że nie przyjedzie. To jest dobre, tylko ty już nie bierz kierowcy, nie bierz hotelu, nie bierz nic, bo on nie przyleci, ale na plakacie go umieścić można. Współpracuję w tej kwestii, uważam, z najlepszym matchmakerem na polskim rynku. Okay. Bartosz Batra, który jest automatycznie również... O, ja właśnie bym go tu kiedyś chciał zaprosić. A to dobra, to Bartek, załatwię cię to. On się bił na motorę. Bił się na motorze, pamiętam. Walczył w różnych organizacjach. Tak, ale pierwszą walkę mieli to, bo ja już byłem chyba na piątce, gdzie mieli rewanż, bo to była jedna z najlepszych pierwsza walk. Pierwsza walka była na Genesis. Z Królikiem? Z Michałem Królikiem, tak, Bartek Batra versus Michał Królik. Tak. A tu dostał niestety. Na Genesis, przegrał dwie walki właściwie, no gdzie ta pierwsza jeszcze... Ta pierwsza była strasznie spektakularna i... Tak. No gdzieś tam przekombinował ze swoją strategią na walkę numer dwa. Z kolei nie można nic ujmować Michałowi, zrobił naprawdę tak fenomenalną kombinację, która tak naprawdę tak przesądziła o tej walce. Ale znam, lubię i chętnie pogadam. Tak, i Bartek Batra jest prezesem, razem działamy, jest okay, świetnym matchmakerem. On naprawdę potrafi wyczarować z kapelusza, czasem dla mnie naprawdę ciekawe zestawienia. I tutaj tak, i właściwie ten matchmaking jest
sporo oparty właśnie o niego. A powiedziałeś, no bo to jakby wynika z swojej wypowiedzi, ale potwierdźmy tu, czyli bo powiedziałeś, że przekładasz swoich problemów zdrowotnych i to nie są problemy zdrowotne, które uniemożliwią ci rozkładanie maty, czy ewentualnie bycie w szatni, tylko chcesz walczyć na tej pierwszej. Nie no, chcę walczyć i w ogóle właściwie walczę, także robię tam walkę main event i kiedy mielibyśmy robić galę numer jeden, biorąc pod uwagę, że main event jest już zagrożony, to finalnie troszeczkę by to naprawdę źle wyglądało. Nie wiadomo, jak na ile by się to dobrze sprzedało i tak dalej, więc jak to się mówi, pierwsze wrażenie jest najważniejsze i chcemy, żeby ta pierwsza gala naprawdę była spięta na ostatni guzik. Powiedziałem, że to jest tylko i aż kickboxing A1, które znają ludzie od dawna, ale powiedziałem też, że chcemy wprowadzić parę świeżości, parę nowinek. I ogólnie to nie jest też odkrycie Ameryki, że walki na przykład w małej rękawicach w K1, to mówię, to nie jest jakieś odkrycie żadnej nowości. Ale innowacja taka. Ale innowacja na pewno jest. Właściwie może powiem coś, czego jeszcze wcześniej nie tego nie mogę powiedzieć. A już myślałem, powiem, mówię. Coś, jak będę mógł to powiedzieć faktycznie. Ale w każdym razie mamy kickboxing w małych rękawicach. Rzecz, która jest już znana oficjalnie, ale będę chciał ją tym bardziej podpromować, że mamy taki nowy system rozgrywek, że nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim jak Striking League. Nie. Właśnie miałem się pytać, czy to będzie pucharowo, czy tak jak właśnie w Otore, czy... Powiedzmy sobie tak, mamy kilka struktur walki. Jest main event, jest co-main event, jest naprawdę ciekawy, uwaga, ciekawy, super fight, nie? Jak odsłonimy nazwisko, kto to będzie, to naprawdę wszyscy będą w dużym szoku. Będzie to na pewno... Nie robimy freaków, a to będzie sportowy freak. Podkreślam, sportowy freak, bo za sportowym freakiem jak najbardziej jestem, nie? Mm-hmm. Więc mamy jeszcze takie naprawdę asa w rękawie, ale powiedzmy sobie, wrócę teraz do tematu Striking League, czyli liga. Mm-hmm. System rozgrywek polegający na lidze, no i pewnie jak się każdy może domyślać, tabela, zawodnicy w tabeli. Mamy 4 zawodników w kategorii wagowej 77 kg, którzy między sobą rywalizują. Nie na jednej gali, tylko jest to projekt rozłożony na cały sezon. I tych gal będzie co najmniej 3, a prawdopodobnie 4 w ciągu sezonu. Mm-hmm. Jeśli mamy 4 zawodników w tabeli, to na pierwszej gali walczy pierwszy z drugim, trzeci z czwartym. Na kolejnej pierwszy z trzecim, drugi z czwartym i na ostatniej wiadomo, pierwszy z ostatnim, drugi z trzecim. No i finalnie oczywiście panowie zdobywają punkty za wykonywaną robotę. Bardzo często to powtarzam, więc tutaj też się powtórzę, że lubię analogię. Jeśli idziesz na mecz piłki nożnej, to wszyscy na publiczności najbardziej czekają na co? Na gola. Na gola, na bramkę, bo to jest właściwie esencja tego sportu. Kiedy idą wszyscy na knockout. Walkę, na co czekają? Knockout. Na knockout. I dlatego regulamin ma być właściwie tak ułożony, że on ma definiować również styl walki zawodników. Okay. Ja nie chcę kogoś, kto bije lewy prosty, wali pstryczki w nos, ucieka całą walkę i on wygrywa, bo jest... Mówisz o Zasilbie, tak? Mówię o zawodnikach walczących w ten sposób. Nie, inaczej, do czego dążę? Czyli przykładowo, jeśli ja walczę ze swoim rywalem z tabeli, wygram wam na punkty, to podobnie jak w piłce nożnej za zwycięstwo dostaje 3 punkty, on w przeciwieństwie do piłki nożnej dostaje 1 za to, że podjął walkę. Okay. Ale jeśli wychodzi w tej samej tabeli drugie zestawienie i tamten go wali... To już dostaje więcej punktów. Na pi, to mam 5 punktów, a przegrana dostaje 0. Okej. Czyli nie chcemy, żeby przede wszystkim... Ciekawe. Regulamin był też tak stworzony, że nie wygrasz żeby walki... Żeby motywowało do wygrywania spektakularnego. I widowiskowego. Tak, to oczywiście. I to też jest napisane w regulaminie, że przede wszystkim najwyżej punktowane są mocne techniki, efektowne techniki, coś, co chce publiczność oglądać. Więc ja z tego chcę zrobić przede wszystkim dobry biznes. Dobry biznes jest oparty tylko na tym, że faktycznie jest popyt, jest podaż, tak? No i tak to właśnie sobie składamy. No to cholernie ciekawie. I tak, i to jest jedna ze struktur właściwie, czyli to czy ta liga, to czy się co-main eventy, super walki i będzie oczywiście jeszcze turniej, który się odbywa jednego wieczora, czyli to jest taka najbardziej chyba rdzenna właściwie system rozgrywek w światowym K1, turnieje 8-osobowe, 4 ćwierćfinały, 2 półfinały i finał. Brałem udział w takich turniejach, muszę powiedzieć, że jest to totalny masochizm. Wiem, w ostatnim odcinku o tym opowiadałeś, nos przeklejony, tu ucho, tam. Tak, no pełna destrukcja, no kurwa kibel pełną gębą. Ale ludzie, my lubimy to. I robimy trochę bardziej cywilizowaną wersję turnieju, czyli turniej 4-osobowy. Okej. Okay. 2 półfinały, 1 finał, a nie aż taki zajazd. No to widzisz, to uprzedziłeś moje kolejne pytanie, bo miałem zapytać, że wiesz, na tym obecnym rynku, gdzie tego jest dużo, znaczy wiesz, dużo, może w sportach mniej, ale i są i freaky, jest KSW, jest tych federacji, czym się chcesz wybić i trochę mi odpowiedziałeś, bo powiem ci, że ta liga z tym systemem punktacji, o którym mówisz, ma duży sens. Wiesz co, ja powiedziałem, że lubię analogię, to pójdę dalej.
To też jest często tak, że ja wchodzę do jakiegoś bookmachera, sobie coś tam puścić, jakiś kuponik i widzę tych wszystkich dziadków siedzących nad tymi gazetkami i tam normalnie para z uszu idzie. I słuchaj, bo teraz ten gra z tym, jak nie wygra, to spadnie albo awansuje, gra w pucharach. I mówię, kurwa, przecież to tutaj w tym sporcie chodzi o emocje i emocji ma również dostawać właśnie, dostarczać również ten system rozgrywek. I chcę zrobić to samo, skoro tu walczą zawodnicy i za chwileczkę zaczną być motywowani właściwie przez układ w tabeli do tego, co trzeba na robocie zrobić. Bo jeśli ja, prosta symulacja, wygrałem dwie walki na punkty, mam 6 punktów. Ty wygrałeś jako mój rywal przed ostatnią walką dwie walki przez knockout, masz 10 punktów. Co muszę zrobić, żeby wygrać? Zgotować mnie i... Wtedy ja mam 11, ty zostajesz 10, nie? I polujesz ten knockout, jest pięknie. I finalnie tego chcemy. Powiedział, że esencją sportu walki jest ten knockout i dlatego małe rękawice, bo chcę też zawodnikom dać narzędzia do tego, że słuchaj, to nie jest duży problem zrobić mu krzywdę. Wiesz, jak to robić, no to bierz się za robotę. No tak. W dużych i ciężej, i jemu łatwiej zblokować, sobie ciężej trafić. No mówmy się, że faktycznie gdzieś tam ryzyko podjętej walki jest większe, no ale też o to ryzyko finalnie chodzi. Tomku, skoro już widzieliśmy się przed frikami, a teraz się widzimy po i w trakcie, to co, najlepiej płacą friki? Czy ja wiem? Nie? Czy ja wiem? No tak musiałem odpowiedzieć zerynkowo. Każdy z was tak odpowiada. I miałem tu, kto to był ostatnio, że a zależy jak, bo w Stanach inne podatki, no k***y płacą czy nie? Nie, nie ma bardziej pojebanych podatków niż w Polsce, jak już o tym gadamy. Jak już o tym gadamy, to jest fakt. Kurwa, nigdy w życiu nie sądziłem, że będę miał tyle problemów w życiu zwanym podatkiem. Nie? Tak, to jest fakt. Ale co, no, jednorazowo za jedną walkę, najwięcej tu dostajesz? Nie mówiąc już o kwotach? Znaczy, kurwa, chcesz to... Ja zawsze byłem drogim zawodnikiem. Ale no... Ja zawsze byłem drogim zawodnikiem, więc zawsze miałem ale swoje najwięcej wymagania. Tu? Ogólnie friki? Znaczy, nawet wiesz co, nie musi być teraz cloud, tylko to, co rozmawiałeś z Heiligiem, ogólnie porównanie frików a sport za jedną walkę. Nie wiem, nie pamiętam. Jest tyle tych uderzeń w głowę, jednak odniosło. Że co? Słuchaj, powiedziałeś o obstawianiu, obstawimy sobie clouda na szybko? Wiadomka. Fortuna płaci, niech mają. A jak właśnie, a propos sponsorzy, to LK, znaczy ta XL-ka czy 2XL-ka? XL-ka czy 2XL-ka? Też od sponsora środowiska miejskiego. No to jest taki, a to jest taki. Zielona jest mniejsza czy większa? Zielona jest mniejsza. A to schudnę tę zieloną. Proszę bardzo. Zielono mi. I powiem ci, zanim odpalę szybko Fortunę, to wybierz sobie któryś loko. To są przetreningówki i one są naprawdę zupełnie każda na co innego. Masz. Aha, to jest twój sponsor, nie? No. To wszystkie, nie, to są dobre. Wszystkie, jakie brałem poza kurwa, spoko loko. Nie, to weź komuś dasz, serio. No ja i tak byłem po to, żeby każdy mój gość dostawał. Nie, wiesz dlaczego nie biorę przedtreningówek? Bo jak byłem małolatem, to właściwie regularnie waliłem cały czas. Nie wyobrażam sobie treningu. Ale przedtreningówki. Proszę? Przedtreningówki. Tak, no kurwa. Wiadomo, regularnie tak. Waliłem cały czas, wiesz. Przedtreningówki. Inaczej, w ogóle jestem wysokociśnieniowcem, który zaczął mieć swoje problemy z ciśnieniem i przetreningówki raczej nie są dla mnie. Dasz komuś prezencie. A jak kiedyś w ogóle mi się pamiętam zdarzyło tam szarpnąć, bo miałem taki ciężki dzień, że dobra, wezmę sobie, to zasnąłem chyba 5 rano. Nie, ja mnie też wystrzelają. Nie wiem, co tam dosypujesz, dobra, ale ja wolę też... tą wodę. Nie? No. Ja powiem ci, że też nie biorę, bo mnie strasznie wystrzela. Jestem w ogóle jakimś takim ADHD i dużo gadam. Ja nie piję kawy w ogóle, nie piję energetyków w ogóle, ani kawy. I jak tego chociaż trochę skubnę, to jest koniec, nie? To jestem wyfurnięty. Piję kawę, akurat jestem kawoszem, mega kawoszem, ale po prostu lubię kawę, nie? Tomek, wybierz. I weź sobie, kawę? I daj komuś. Wiesz, jak lubię smaki, mamy... Nie, to właśnie nie są smaki, one mają różne działania, wiesz? O kurczę. Nerwien speed, no to wiadomo, co? Na speedę. Focus stimulus, to jest bardziej takie nauka. Coś... Handlujesz speedem, czego na internecie, ty jeszcze tu jesteś? Zaplanowany trochę sposób. To jest skupienie, tu masz jakieś... Czekaj, tu jeszcze jest endurance na długie dystanse, a tu jest pump taki dwoje pod siłownię. Dobrze, jak coś jest krótkodystansowy, to sobie bierze to tak. I dłużej walczy. Przedwczesny. Tak. Wybieraj który. Dobra, to coś wybierzemy. Dobra, jest ten któryś i teraz tak, lecimy. Biorę wszystkie cztery i chuj. No dobra, zgadzam się. Doślijcie. Loko, doślijcie, bo już nie ma. Wiesz co, no mówię, że mogę komuś dać, a po ile mogę to handlować, jak coś? No to nie są tanie rzeczy. Na Olixa od razu. Tomku, co powiesz o Milanczuk i Denis Załęcki? Daniel. Tak? Daniel, tak. Sure? Ten jest podobno teraz super przygotowany, ale zaczynamy. Wiesz, że to jest boks, nie? Kurwa, nie. Yeah. Wow, co ty gadasz, tak? Wiesz co, Najman może... A właśnie, ale Najman z Lizakiem? Bo z ciosem nawet nie ma co gadać. Wiesz, który, Lizak jest tak, malutki, wiem, drobniutki, wiem, ale bo... i szybciutki, więc... Nie, no dobra, wiem, bez jaj.
Nie, no myślę, że kurczę, naprawdę mega, mega ciężko się walczy komuś, kto ma taką dużą stratę warunków fizycznych, nie? Więc nie dyskutujemy teraz o emocjach, o umiejętnościach, o przygotowaniach, ale myślę, że Marcin no, faktycznie tak? Gdzieś tam siła razy ramię może swoje zrobić. A to jest też ciekawe. Albert Sosnowski i Remi Gruchała. No wszyscy tego biednego Alberta skreślają. Tak. I tylko dla przekąsu, trochę dla podbudowania Alberta. I to też nie jest tak, że w ogóle nie daje mu żadnych szans, absolutnie. Umówmy się, on jako jest 100 razy bardziej doświadczony zawodnikiem. Tak. Bardziej martwię się o to, że motorycznie zwyczajnie po prostu, bo ten młody Remik się do niego rozpędzi. To też jest ten bok z małych rękawic, o czym mówiliśmy. Albert już sporo przyjął. Ja też przyjąłem, ale wydaje mi się, że... Właśnie u ciebie nie widać, ale ja Alberta się, trochę już tak. Właśnie to chciałem powiedzieć. Ale przyznasz, że u Alberta trochę to już widać. Nie no. O Albercie, o sobie teraz. Chodzi o to, że naprawdę wydaje... Ja też sporo przyjąłem, ale mam wrażenie, że ja przyjąć jeszcze chyba mogę trochę. A patrząc na Alberta, wydaje mi się, że tych ciosów już tam już chyba koniec, no tak. Chyba limit został wyczerpany. I strasznie mu życzę przede wszystkim dobrej, zdrowej, bezpiecznej walki. Znam również tego Remika i do obydwu bardzo lubię, więc ciężko mi po prostu gdzieś tutaj, nie wiem, za kimś trzymać kciuki. Jeśli miałem wskazać faworyta, no to wezmę tego Remika za to, że motorycznie się rozpędzi. Dobra, no to dajmy ostatnią Denisa Bryga i Kamil Minda, bo to też takie... Już nie tych to jest na zasadach K1 walka, więc wygrywa to Denis Labryga. Tak? Bo gdyby to było partery, to by Denisa nie było. No i dobra, no i mamy to. Za trzy dyszki jesteś do działu, jak wygram. Wiadomo, jaki kurs? Już ci powiem, czekaj, a to gdzie to się jest, człowiek udostępni, zamknij. Dobra, teraz zobaczymy. Kupony. Od razu, żebyś wiedział, żebyś. Nie masz nic na koncie, to na ile pieniędzy. Gdzie ci się patrzy? Ty umiesz? Czekaj. Co? 530 zł. No dla ciebie trzy dyszki, dla mnie 500. Gitara, mamy to. No. I cztery te. Dobra, Tomek, nie zatrzymuję, bo ty lecisz teraz do Płocka, tak? Prosto. No. Ja jutro dołączam do ekipy. Dołączaj. Powiem ci, chętnie bym powiedział, że napijemy się jutro, ale wiem, że tego nie zrobimy. A zobaczymy. Ciotuniu. Tak jestem proszę. Dzięki serdecznie. Dziękuję również. Pozdrawiamy. Pozdrawiam. Chyba ty, kurwa. Ale ostatnio przysięgam, ostatnio możesz jeszcze nie gasić, jak był, przecież Peszko przyjechał i siedzieliśmy z fanfarą i Peszko nam nalał po kieliszku i mówi, chodźcie, zapozujemy. No i zdaliśmy takie zdjęcie we trzech. No i wiesz, i oni każdy odstawił, ja łupi. Mówię, co wy oni, ja pierdolę. Wiesz, tylko dzień przed walką było, wiesz, fanfara wszyscy odstawili, no wiesz, tam 50 nic, ale ja oczywiście łupnąłem. Nie, ja pamiętam, że chyba dzień przed James i wam... Jutro go trafimy. Ale trafiliśmy, kurwa. Jak jesteśmy przy sponsorach, biznesach i tym, co otwierasz, to ostatnio zapomnieli, a teraz już nie zapomnimy. Polecamy do Tomka. Całkiem nawet ci wychodzi to sushi w forum tutaj w Krakowie. Ty długo masz to sushi? Czekaj, ja ci zapytam, bo jak to się tylko otworzyło, to wydaje mi się, że tam byli zupełnie inni, tam gruba była, ktoś tam, tak, ktoś tam, tak, ktoś. Tak. I później, nie wiem, zamielili zmiana i ty jesteś od początku hali forum? Tam były spore roszady, powiedzmy, jeśli chodzi o sushi, bo był ktoś inny, ja z tym kimś też miałem działać, ale się nie mogliśmy dogadać, więc tego kogoś już po prostu nie ma. Do tej pory z bok nie odnaleziono, więc... Do tej pory go szukają. Nie? Jacek Jaworek. Nieważne, finalnie tak, już co najmniej rok czasu, Sarara Sushi jest w hali forum. Mało tego, to jeszcze nie jest też takim urbetom, więc nie chcę zapeszyć, ale będą też w nowych lokalizacjach. O. Ale tak, ale Sarara Sushi w hali forum faktycznie... Na razie jest to jedno, jeżeli mówimy o sushi, jest to jest jedno, na razie. Jest jedno, ale działa dobrze, działa prężnie, w ogóle zbiera dobre opinie i to mnie cieszy. Ode mnie też. No cieszy i teraz się. Otworzyłeś nowy klub, shisha bar. Znaczy, mówiąc o klubach, tak naprawdę to nie chciałbym zapominać o tym, że klub Sarara Team przede wszystkim zajmuje się sportami walki. I tam spędzam najwięcej czasu i tam najczęściej można mnie spotkać. Gdzie to jest? Podaj już adres. Już Zakupiańska 72D, myślę, że w Krakowie. W ogóle naprawdę podobnie jak sushi zażarło, mówiąc dosadnie i przenośni, to podobnie mniej bo dosadnie, ale bardziej przenośni, fajnie zażarło właściwie nasz nowy klub, bo ja klub swój też prowadziłem w mniejszym wydaniu gdzie indziej. Przeniosłem w podobnej lokalizacji Krakowa, ale też się nauczyłem, że jednak ludzie muszą się przekonać do nowego miejsca, troszeczkę tak. Na początku się boją przyjść i powiedzmy to nigdy nie rusza tak właściwie z buta pełną gębą, ale powiedzmy sobie w tym nowym sezonie, czyli mam na myśli po wakacjach, naprawdę zajebiście zaczęło wszystko funkcjonować, żreć. No i w klubie naprawdę też tylko lepiej się dzieje.
Na trzech, na 100 obecnych, dwóch jest w tym klubie, więc generalnie to wiesz, to na trzech Krakowiak, dwóch trenuje u ciebie, więc... No właśnie, czekamy na trzeciego, nie? Już 20%. Na moim pakie. No ale co tam tak. Jeszcze w Hali Forum, bo coś tam nowego odpaliłeś. No Hala Forum jest takim jednym z moich ulubionych miejsc, bo tam właściwie, znaczy nie tylko moi, tylko myślę krakowian, czy ludzi w ogóle odwiedzających, zwiedzających Kraków. To właściwie większość przewodników stało się już tako tak. Jedno z miejsc obowiązkowych do odwiedzenia. A Wojtek się fajnie też tym zajął. Tak, dokładnie. Jest inwestor, który naprawdę zrobił z tego świetne, klimatyczne miejsce. Kiedy ostatnio moja żona zabrała tą moją teściową, to faktycznie ona chodzą i mówi, kurczę, to się czuje jak na wakacjach, bo jest tak naprawdę zajebiście klimatycznie. Najlepszego oczywiście wszystkim klimatu dodaje fajna pogoda, kiedy można siedzieć, pijąc, nie wiem, kawę, piwko, przy leżaczku. Miejsce samą Wisłą, widok na Wawel, na kościół na Skałce. Przy rzeczce i naprawdę sporo się tam dzieje, więc skoro sporo się dzieje, no to jest też na rybek do tego, żeby faktycznie mieć klientów na różne biznesy. No i powiedzmy tak, sushi, które powiedziałem, że naprawdę fajnie funkcjonuje. No i otworzyliśmy jeszcze nowy lokal, który tak naprawdę ma dwa oblicza. Jest to przede wszystkim będzie... Jak w Shreku, w dzień jestem tym, a w nocy Fiona. Shisha bar. Lubisz palić shishę? Zdarza mi się. Moja bardziej mnie wszędzie ciągnie. Jak już siedzę, to lubię, ale sam mi ten pomysł do głowy nie przychodzi. Jak jesteśmy gdzieś za granicą, częściej to robimy. Jakoś nie wiem, dlaczego w ogóle tu mega, się... Mega popularna jest na przykład shisha za granicą. Tak. I z zagranicy bardzo dużo trendów wchodzi do Polski, ale najczęściej w Warszawie. Kiedy jestem w Warszawie, też zauważam bardzo dużo shisha barów. No i automatycznie zaraz za Warszawą idą inne duże miasta, Gdańsk, Wrocław, Kraków. Tak, tak. I w Krakowie również widzę pojawiające się nowe shisha bary. Skoro mamy naprawdę miejscówkę, gdzie przychodzi mnóstwo ludzi, tak. Gdzie nie ma tego, nie ma tego typu biznesu, to powiedziałem, słuchajcie, może byłby to dobry pomysł. Więc powstaje też w tym wszystkim shisha bar, gdzie naprawdę PlayStation, fajny klimat, posiedzieć, zagrać w World Business. I tak to obserwujemy w innych shisha barach, więc automatycznie robimy podobnie, ale również chcemy dać coś oryginalnego. Nasz lokal ma... się przepoczwarza w nocy. Nasz lokal ma jeszcze jeden oryginalny powiedzmy substytut. No tutaj... klub dla dżentelmenów, tak? No inaczej, no biznesowo. Też jest tak, że na przykład, nie wiem, są knajpy w Krakowie, gdzie w ciągu dnia jest restauracja, a w nocy gdzieś tam zmieniają sprzęty, puszczają, jest wjeżdża DJ muzyka, tak. I klub potrafi zarabiać 24 na dobę. Ludzie nie palą shiszy całą noc, w nocy ludzie lubią czasem przyjść, popatrzeć na coś innego. No i w naszym, ładne widoki. Nasz klub shisha bardzo tyle się różni, że na środku stoi metalowa rura, okay. Na której w nocy jest wykorzystywana do czegoś innego. Ale do jest, tańca ale pole dance, tak, który jest przecież... Dokładnie, teraz... ale jest tak samo przyjemnie, albo właściwie śmiało można powiedzieć, że jest jeszcze przyjemniej w nocy, więc zapraszam rano, wieczór, dzień, noc. Zapraszam, ale to jest w samym forum, tam gdzie te wszystkie salki, to jest jakby nowa sala, bo ja znam dobrze to forum, to gdzieś pod spodem, bo tam jest tych... Pamiętajcie, teraz sobie pracujemy nad takim wejściem, że nie sposób tego nie zauważyć, nie? Więc okay. Jak już ktoś trafi do Hali Forum, to zobaczy i klub. Będzie wiedział, co zapraszamy do wszelakich Tomka Biznesów, a jutro na kupujcie pay-per-view i oglądajcie Cloud. Ja gdzieś tu dam swojego reflinka, dam nawet i też twojego zarówno. Właśnie nie mówić, na chuj, jak ty nie walczysz, wystąpaj. No właśnie dlatego, bo ja nic z tego nie mam. Ty i tak masz garze. Dobra. Dam tylko swojego. Teraz już dam tylko swojego. To ja tylko jadę apel, nie kupujcie czasem z tego rybnika. Ja przeznaczę wszystko w klubie Tomka, wszystko przepiję. Co do złotówki. Na pewno jak będziesz robił to wiesz, na Instagramie te wszystkie skróty, nie, to tam będę od razu wszystko, wiesz. Tylko mój rybnik tamten jest fałszywy, nie, wiesz. Ale kupujcie, kochani, oglądajcie, no bo chyba nieważne, warto. Kupujcie, nieważne z czyjego, naprawdę miejmy nadzieję, że będzie to dobry event, będzie się sporo działo. No i że się też nic nie stanie, no że będziemy tak samo w dobrych humorach po, jak i przed. O, no to w niedzielę wypijemy, ja do poniedziałku zostaję. No i gram. Tyle. Heja. Pozdro.